serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Piotrem Woźniakiem z Australii i porozmawiamy na temat soli, które służą naszemu zdrowiu. Witam cię. Witam cię, Aleks. Witam serdecznie państwa. Tak, jesteś z wykształcenia gastronomem i jednocześnie zainteresował cię temat spójny z twoim zawodem, mianowicie no, zdrowotny temat. Powiedz, dlaczego ten temat cię zainteresował? Skąd w ogóle ta inspiracja, skąd to się wzięło? Może zacznę od inspiracji, którą dostałem po obejrzeniu materiału przedstawionego przez Santos Bonacci, który znany jest bardziej jako Mr. Astrotheology. W jednym z jego wykładów opowiadał on o tym, skąd czerpie wiedzę na temat astrologii i odwoływał się do źródeł, które pochodzą z czasów prekopernikańskich. Jednym z takich autorów, który właśnie posiłkuje się wiedzą z czasów prekopernikańskich, jest George Carey. George Carey jest autorem wielu książek, które mówią o astrologii, czyli o wpływie planet, konstelacji gwiezdnych na ciało człowieka. Jedną z takich książek jest Zodiak i 12 soli zbawienia, czyli The Zodiac and the 12 Souls of the Salvation. I ta książka była głównym tematem, który mnie zainteresował, dlatego że odnosiła się do tego, jak funkcjonuje ludzkie ciało, do tego, jak to jest połączone właśnie z solami mineralnymi. I pokazany został proces funkcjonowania ludzkiego ciała w pewnym cyklu, który to można podzielić na 12 działów. I każdy z tych działów właśnie jest przypisany do poszczególnej soli mineralnej. Każdy z tych działów jest przypisany do poszczególnych części anatomicznych ciała. Każdy z tych działów można również opisać w formie mitologii i każdy z tych działów również można wyjaśnić numerologicznie i do każdego z tych działów również ma odniesienie mnóstwo słów, które są wyjaśnione na zasadzie etymologii, czyli znaczenia tych słów, skąd one się wzięły, skąd jest oryginalnie, skąd pochodzi ich pochodzenie. Może jeszcze tak, będziemy się odnosić też do książki, którą przetłumaczyłeś na język polski, więc może teraz tak szybko wyjaśnij, dlaczego zechciałeś ją przetłumaczyć, skąd to się wzięło? Tak jak wspomniałem właśnie w jednym z wykładów Santosa Bonacci, on odwoływał się do tego autora i również do tej książki, ale oprócz tego dokładnie w tym czasie, kiedy zainteresowałem się tematem soli mineralnych, obejrzałem program na Porozmawiamy TV, w którym prowadziłeś wywiad z Krystyną z Atlanty i ona właśnie tam odwoływała się do 12 soli mineralnych, tak zwanych soli Schusslera. Także to jeszcze bardziej mnie zmobilizowało do tego, żeby... Ja już wtedy byłem w trakcie tłumaczenia tej książki, ale postanowiłem właśnie ten temat doprowadzić jak najszybciej do końca, sfinalizować tłumaczenie. Także to był kolejny powód, dlatego że zauważyłem, że istnieje luka na rynku polskim. Krystyna, znając język angielski, mogła się odwoływać do treści właśnie, które są zawarte w tej książce. Ja zdałem sobie sprawę, że po prostu na rynku polskim nie ma informacji, nie ma po prostu tłumaczenia tej wiedzy. Kolejnym impulsem była może moja ciekawość, dlatego że w jednym z pierwszych wydań właśnie tej książki The Zodiac and Souls of Salvation w archiwum internetowym natknąłem się na brakujący w sekwencji, kiedy Słońce przebywa w konstelacjach gwiezdnych, w poszczególnych znakach zodiaku. W tej książce była tabelka, która nie pokrywała jednego znaku. Tym znakiem jest wężownik, po angielsku ophiuchus. I najlepiej to widać właśnie na przykładzie omówionej tabeli, gdzie po prostu są podane daty i po znaku zodiaku skorpiona następuje znak zodiaku strzelca, ale daty nie są spójne, dlatego że jest okres mniej więcej 17-18 dni, który nie pokrywa żaden ze znaków zodiaku. Badając astrologię oczywiście i astronomię, bardzo łatwo można stwierdzić, że właśnie tym znakiem zodiaku, 13 znakiem zodiaku jest znak wężownika i Słońce przebywa właśnie w konstelacji wężownika około 17-18 dni, natomiast w konstelacji skorpiona przebywa tylko około 7 dni.
Także tutaj była moja ciekawość, co spowodowało wyrzucenie wężownika z tej sekwencji, a podejrzewam, że kryją się za tym źródła watykańskie, dlatego że tam jest taka akurat wzmianka zawarta w tej książce. Nie wiem, mogę tylko przypuszczać, nie jestem pewien, ale podejrzewam, że właśnie zostało to ocenzurowane przez Watykan. A to przejdźmy do tematu znaczenia słów. Co mają wspólnego jakieś słowa z elektrolitami, które się dzieją, no tam się dzieją różne rzeczy elektryczne i chemiczne w naszym organizmie? Dobrze, ja bym chciał się tutaj posłużyć kilkoma definicjami słów, które są zawarte właśnie w tej książce. Cały ludzki organizm, całe ludzkie ciało można porównać do boskiego laboratorium, w którym odbywa się niekończące dzieło, a tak zwane wielkie dzieło. I tutaj, żeby dokładnie wiedzieć, o czym jest mowa, chcę przytoczyć kilka definicji, które właśnie są używane w tej książce. Zacznę tutaj od trzech podstawowych definicji, czyli to jest tak zwana trójca. Pierwszym wyrazem, pierwszym słowem, o którym chcę powiedzieć, będzie duch. Chcę to przeczytać właśnie tak, jak jest, żeby to po prostu było dokładnie tak, jak jest zapisane w książce. I tak, duch, czyli po angielsku spirit. I tutaj teraz cytuję dokładnie tak, jak to jest zapisane w książce. Oznacza oddech życia. Duch, inteligencja i materia są jednym i tym samym. Esencją w różnych prędkościach ruchu, czyli o różnych wibracjach. Duch i materia są zrównoważone, gdy dusza jest w pełni oczyszczona i gdy duch posiada wystarczającą ilość najdrobniejszych, supermikroskopijnych cząsteczek, którymi uzupełnia duchowe ciało. Duch jest najlepszą formą materii, materia jest najbardziej ordynarną formą ducha. Czyli mówimy tutaj o jednej i tej samej rzeczy, tylko że po prostu w innej formie skupienia. Tutaj, także to, żeby zobrazować... Tak? Przepraszam, słowo ordynarną powiedziałeś, ordinary, czyli zwykłą, zwyczajną po angielsku. Jak najbardziej ordynarne, tutaj akurat wybrałem to słowo, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Zwykłe można było również użyć. Jeżeli tylko miałem wybrać jedno słowo, to ordynarne jest to w formie takiej, że jest to jak najbardziej odległe od tego właśnie ducha, który jest najbardziej subtelną formą. To wiesz, słowo ordynarny w języku polskim... To jest... Może się źle kojarzyć, tak? Tak, źle się kojarzyć, więc... Dobrze, ale tak, najbardziej zwykłe, tak, można tak powiedzieć, to jest najbardziej zwykła forma. Tak, dobra, to mieliśmy... Dobrze, i teraz podam następną definicję. Teraz to, co jest kluczowym słowem w książce. Kolejną definicją jest słowo dusza, czyli po angielsku soul. I teraz czytam dokładnie definicję słowa dusza. Dusza jest płynną esencją odnoszącą się do formacji czysto fizycznej. I tutaj cytat. Bóg tchnął w człowieka oddech życia i stał się żyjącą duszą. Pismo Święte w większości przypadków odnosi się do nerwów, płynów ustrojowych, szarych komórek w mózgu i szpiku kostnym, w kręgosłupie jako do rzeki Jordan, czyli do duszy. Czyli tutaj ważna informacja, że sama dusza w odniesieniu do ludzkiego ciała, jest wszelkim rodzajem płynów. Czyli zaczynając od krwi, najważniejszego płynu, poprzez wszystkie płyny ustrojowe, które są wytwarzane przez gruczoły, poprzez śluzy, poprzez ślinę, poprzez łzy, jakiekolwiek płyny, które występują właśnie w ludzkim ciele, mają odniesienie do duszy. I w tej trójcy materia jest po przeciwnym biegunie do ducha. Także to, co już wcześniej przeczytałem, że to, co jest najbardziej subtelną formą po jednej stronie, po drugiej stronie jest jak najbardziej zwyczajną formą, czyli formą materialną. A czy tam wyjaśniony jest może związek tych spraw do żywiołów? Tak jak masz żywioły, tak. Ziemia, ogień. Jak najbardziej, jak najbardziej. A oczywiście jest to powiązane z żywiołami, dlatego że każdy ze znaków zodiaku oczywiście jest przypisany do poszczególnych żywiołów. I całe wielkie dzieło rozpoczyna się od żywiołu ognia, ale nie takiego ognia, który my sobie możemy namacalnie rozpalić i go poczuć. To jest ogień bardziej subtelny, czyli ten bardziej wyrafinowany ogień. I to jest w tej książce nazywane jako ogień życia.
czyli duch w formie ognia życia, schodzi do części, która jest przypisana do pierwszego działu ludzkiego ciała i to jest część w wyższym mózgu. Ja tutaj będę musiał używać terminologii angielską, żeby odróżnić. Wyższy mózg po angielsku jest nazywany cerebrum, a to jest wszystko oczywiście opisane w książce, także później każdy może sobie to sprawdzić. I w tej części właśnie wyższego mózgu znajduje się komora, która jest najciemniejszym miejscem, jakie znajduje się w ludzkim ciele. I tam właśnie w tej komorze ten duch znajduje swoje miejsce. Z tamtego miejsca, to jest po prostu miejsce, gdzie on zostaje, duch zostaje ubrany w materię. To jest punkt, z którego zaczyna się właśnie całe wielkie dzieło. To jest zejście, w mitologii można to przyrównać do baranka bożego. Dlatego, że baran jako pierwszy znak zodiakalny właśnie odpowiada pierwszemu dziełowi ludzkiego ciała. To jest wszystko, tak jak mówię, połączone ze sobą i to jest wszystko wyjaśnione na różnych polach. Właśnie jeżeli chodzi o zodiak, jeżeli chodzi o astrologię, jeżeli chodzi o chemię, czyli sole mineralne, jeżeli chodzi o anatomię, jeżeli chodzi o mitologię i etymologię. I teraz tutaj użyję analogię, bo ten duch, czyli ten ogień życia, można porównać do czarnego słońca. I jest to źródło poprzez system soczewek, które promieniuje i daje światło, które już jest dla nas widzialne. I to światło jest tak zwanym centralnym słońcem, które znajduje się w splocie słonecznym. I nasz splot słoneczny jest naszym mini zodiakiem, dlatego że ma połączenie 12 nerwów, które rozchodzą się do całego ciała. Także tutaj jest taka analogia i kolejny przykład na to, że istnieje biegunowość, ale jednocześnie trójnia. Także to jest pierwszy przykład, jeżeli chodzi o żywioły. To wiesz co, ja mogę jeszcze podać. Przepraszam, zanim przejdziemy do tych kwestii związanych z solami, interesuje mnie taka rzecz. Co zostaje, gdy ciało ulegnie zniszczeniu? Bo skoro według tej definicji dusza również składa się z tych elementów materialnych, typu płyny, typu ciało człowieka, no to gdy już ciało ulegnie zniszczeniu, to czym jest to, co zostaje? Esencją. Jednym słowem to można powiedzieć, że to jest esencja. I tutaj bym się znowu posłużył definicją słowa esencja. Dlatego, że to najlepiej będzie obrazować, najlepiej myślę, że to właśnie będzie, będę mógł w ten sposób odpowiedzieć na twoje pytanie. Czyli tak, najpierw słowo esse, które jest rdzeniem słowa esencja. I tutaj teraz czytam definicję. Esse, uniwersalna inteligencja, która tchnie w człowieka oddech życia. Eliksir ten jest przenoszony z płuc poprzez arterie, nośniki powietrza, w celu zjednoczenia się z nieorganicznymi komórkami, solami, w celu zmaterializowania w formie granulek i następnie zdeponowania jako kości i ciało. I teraz synonimem słowa esse jest manna, rosa, miód, nektar, ambrozja, pokarm bogów, eliksir życia, święty sok soma. I wszystkie powyższe znaczenia esse odnoszą się do substancji mózgowej, kreatywnej esse. Czyli to jest to miejsce właśnie, gdzie schodzi tak zwany duch życia w formie subtelnego ognia. I teraz sama definicja słowa esencja. Jest to materiał niezbędny do egzystencji i wszystko w człowieku jest nietrwałe, z wyjątkiem czystej, jasnej esencji. Z wedyjskich źródeł jest nazywana alaya. Człowiek jest jej kryształowym promieniem. Także czy to odpowiada na twoje pytanie, że to, co zostaje, to jest właśnie ta esencja? Tak, widzę, że to jest bardziej skomplikowane według tych opisów. Dobra, ja ci tam przerwałem, coś chciałeś tam dodać przedtem i swoje pytanie rzuciłem. A chciałem opowiedzieć jeszcze właśnie o temacie kwestii żywiołów, czterech elementów. Pięciu dokładnie, ale czterech, które biorą udział w budowie człowieka jako główne składniki. A i tutaj właśnie ten duch w formie ognia jest jedynym żywiołem, który nie jest przez człowieka bezpośrednio konsumowany. Dlatego, że spożywamy element wody w formie napojów, spożywamy element ziemi w formie pokarmu i spożywamy element powietrza w formie oddechu. I te trzy elementy powodują, że
ten element ognia, subtelnego ognia, po pewnym czasie dogasa. Okej. Okay. No dobra, dobra. Żeby to przetrawić, to trzeba by było dokładnie przeczytać, wczytać się i przemedytować tę kwestię. Dobra, to przejdźmy teraz do tych elektrolitów, które mamy w organizmie i jak się to łączy właśnie z astrologią i nie wiem, pod jakim znakiem zodiaku ktoś się urodził, czy to ma znaczenie, czy tylko chodzi o sezonowość w ciągu roku, to proszę wyjaśnij. Ja może podam na swoim przykładzie. Jestem zodiakalnym baranem, urodzony 20 kwietnia. A chociaż to jest ostatni dzień tak zwanego zodiakalnego barana, to mogę stanowczo stwierdzić, że właśnie jestem typowym zodiakalnym baranem. Używam w większości umysłu i tutaj ta sól mineralna, która jest pierwszą solą mineralną w całym cyklu, czyli fluorek potasu, jest tak zwanym nośnikiem ognia. Potas jest nośnikiem ognia. Jest to sól o najwyższych wibracjach. Ta sól jest właśnie odpowiednio dostosowana, te wibracje są odpowiednio dostosowane do działalności umysłu. Z tym, że są to wibracje, które są najwyższe z możliwych, jakie może ludzkie ciało zaabsorbować, dlatego że wyższe wibracje już powodują uszkodzenia, typu promienie rentgenowskie, typu promienie, jakiekolwiek inne promienie powodują już uszkodzenia w ludzkim ciele. Także to jest dokładnie dopasowane właśnie, jeżeli chodzi o wibracje. Następna sól, a w kolejności druga sól mineralna, to jest siarczan sodu i to jest sól redukująca. Tutaj wibracje już zaczynają być spowolnione. Ta sól jest przypisana do znaku zodiaku byka, a anatomicznie jest przypisana do tylnej części głowy, w której się znajduje gadzi mózg, czyli cerebellum. Tutaj właśnie, żeby odróżnić, cerebrum, czyli ten główny mózg, jest przypisany do znaku zodiaku barana. Cerebellum jest przypisany do znaku zodiaku byka i to jest ten mózg, który jest odpowiedzialny za nasze podstawowe instynkty. Także tutaj jest siarczan sodu i to jest sól redukująca. I teraz trzecia w kolejności sól to jest chlorek potasu, która jest przypisana do znaku zodiaku bliźniąt i anatomicznie jest przypisane do płuc, do tchawicy, do tej części ciała, która jest odpowiedzialna za system oddechowy. I teraz ja od najmłodszych lat miałem problemy gardłowe, czyli częsta angina, zapalenie ropne, migdałki, tego rodzaju sprawy. To właściwie była moja jedyna, mogę powiedzieć, dolegliwość, która mi dokuczała od najmłodszych lat. I teraz mogę właśnie stanowczo stwierdzić, że przyczyną tych dolegliwości był niedobór właśnie tych soli mineralnych, które wymieniłem. Jest to związane z tym, że tutaj muszę nawiązać do badań, które przeprowadził William Schussler, niemiecki biochemik, i on, prowadząc badania nad popiołem pochodzącym ze skremowanych zwłok ludzkiego ciała, doszedł do wniosku, właściwie sprawdził to jako pewnik, że występują te same pierwiastki w ludzkim ciele, z tym, że dopiero George Carey uporządkował to w takiej formie, że zauważył, że właśnie następują braki u pewnych ludzi i jest to związane właśnie z datą urodzenia. Czyli biorąc pod uwagę to, kiedy się ktoś urodził, mamy okres, w którym przebywamy w łonie matki przez 9 miesięcy i te 9 miesięcy pokrywa się z 9 solami mineralnymi, które są dostarczane właśnie przez organizm matki do organizmu dziecka, które się znajduje w jej łonie. Natomiast 3 miesiące, licząc od momentu urodzenia, czyli tak jak wymieniłem w moim przypadku, to są te 3 sole mineralne, 3 kolejne sole mineralne poprzez 3 kolejne miesiące stanowią deficyt i to jest konieczne, żeby właśnie te sole mineralne uzupełniać, żeby utrzymywać harmonię, żeby utrzymywać właśnie równowagę, żeby była zachowywana cykliczność. I tak jak mówię, w moim przypadku akurat to się objawiało częstymi bólami gardła, anginą i tego rodzaju właśnie dolegliwościami. Jasne, czyli można by domniemać, że dziecko okrada matkę bez względu na jej zasoby przez 9 miesięcy, a później jeszcze... Można by tak było powiedzieć. Tak, ale ja bym to jeszcze ujął w inny sposób, dlatego że natura tak wspaniale ma wszystko zorganizowane, że
Jeżeli chodzi o płód dziecka, które znajduje się w łonie matki, tutaj chciałbym nawiązać do wspaniałości właśnie proporcji, jakie są zachowywane. I to jest w odniesieniu do prawa Trójcy, według którego funkcjonuje cały wszechświat. I tutaj mamy właśnie proporcje, jeżeli chodzi o trzy, czyli objętość wody w łonie matki jest trzykrotnie większa niż objętość płodu, objętość dziecka. Następnie objętość powietrza jest trzykrotnie większa niż objętość wody. Czyli tutaj mamy znowu nawiązanie do żywiołu, do elementów. Objętość ognia jest trzykrotnie większa od objętości powietrza, a objętość ziemi jest trzykrotnie większa od objętości ognia. I tutaj by to można było matematycznie opowiedzieć jako 3 do potęgi 0, czyli jest 1, a 3 do potęgi 1 jest 3, 3 do potęgi 2 jest 9 i tak aż do 81. Czyli mamy proporcje 1 do 3, do 9, do 27, 81. I w tych komfortowych warunkach właśnie możemy sobie przebywać jako płód w łonie matki. I kiedy się rodzimy, a tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze urodzeni. Dlatego, że przebywamy w innym łonie, który jest łonem Matki Ziemi. I dopiero samorealizacja, czyli dojście do tego, czym tak naprawdę powinniśmy się zająć, żeby się wznosić, dopiero nam pozwala się urodzić tak naprawdę. Ta samorealizacja właśnie jednym ze sposobów na osiągnięcie tej samorealizacji jest odwieczne człowieku poznaj siebie. A to możemy właśnie osiągnąć poprzez poznanie tego, jak funkcjonuje ludzki organizm, którego my jesteśmy gospodarzem. Dobrze, to może powiedz jeszcze coś na zachętę, żeby stosować właśnie tego typu suplementację tymi solami. Jeśli możemy to nazwać suplementacją, powiedziałeś, że to są ilości bardzo mikro, więc nie wiem, czy to możemy w ogóle suplementacją nazwać, ale żeby zachęcić kogoś do zainteresowania się tematem. Co takiego ważnego jeszcze jest? Przede wszystkim świadomość tego, że droga Słońca, która ma miejsce w konstelacjach gwiezdnych, jest dokładnie taką samą drogą w ludzkim ciele i dokładnie taką samą drogą w zarodku człowieka i w płodzie człowieka. Czyli mamy tutaj też kolejną zasadę, jak na górze, tak na dole. Jeżeli coś zostało pomyślane przez, tak jak mówię, wielkiego architekta, jeżeli coś zostało przeznaczone jako składnik budulcowy, to musi to być utrzymywane. Może posłużę się jeszcze jedną definicją. Chciałbym powiedzieć, jakie jest znaczenie słowa Jezus i jakie jest znaczenie słowa Chrystus. Zacznę od słowa Jezus. Teraz czytam definicję, która jest zawarta w książce. Słowo Jezus w języku greckim znaczy ryba. Jezus jest zalążkiem życia, zarodkiem życia, psychofizyczną komórką zarodkową. Tak samo realną, określoną i namacalną, jak każdy inny fizyczny zarodek, jednakże bardziej eteryczną i delikatną. Jest owocem, potomstwem i produktem doskonałym chemicznie, a zatem wysoce wyrafinowanym i oczyszczonym ciałem. Jezus, Jehowa albo Job i inne naukowe formułki nigdy nie były przeznaczone do wymowy jako słowa, lecz tak jak formuła wody, H2O, miały na celu wyrażenie zasad. Jezus chodzący po wodzie jest symbolem nasienia lub ryby odbywającej swą podróż. W wypaczonej historii Jezus przedstawiany jest jako stolarz, cieśla, co po angielsku jest określane jako carpenter. A jak bardzo jest to dezorientujące, gdy ludzie nie zadają sobie trudu, aby spojrzeć na pochodzenie słów. Wszystkie zostały zastosowane na zewnątrz zamiast do wewnątrz. Słowo carpenter pochodzi od łacińskiego słowa carpere, które oznacza architekta, wykwalifikowanego rzemieślnika, wynalazcę. Czyli mamy tutaj odniesienie do zarodka życia, który jest produkowany w ludzkim ciele i którego cykl wynosi 28 dni, podobnie jak cykl księżycowy. I mamy tutaj wyjaśnienie właśnie wielkiego architekta. Kim tak naprawdę jest wielki architekt. I teraz definicja słowa Chrystus. Chrystus oznacza substancję o oleistej konsystencji, maść lub smarowidło.
lakier lub farba są używane do zachowania, ratowania lub konserwowania drewna, papieru lub materiału, a zatem są wybawicielami. To zostawiam pod rozwagę, bo to oczywiście trzeba sobie przeanalizować i pomedytować nad tym, ale tak jak tu jest właśnie opisane i ma to odniesienie do substancji oleistej w ludzkim ciele. I tu bym jeszcze chciał przedstawić dwie definicje, które właśnie wyjaśnią, dlaczego warto używać soli mineralnej. Jedną z tych definicji jest określenie, czym są dreszcze, czyli tak zwana zimnica albo gorączka. I teraz czytam tę definicję. Gdy krew staje się przeładowana wodą, wtedy oczywiście różne tkanki w ciele muszą cierpieć z powodu braku odpowiedniego pożywienia, co powoduje panikę. Tutaj tym pożywieniem właśnie jest jedna z tych soli mineralnych, która odpowiada za redukowanie wody znajdującej się w krwi. To jest siarczan sodu. Kiedy nośniki wody, które mają za zadanie wyrzucenie nadmiaru wody w naturalny sposób, nie występują w odpowiedniej ilości, natura robi to, co jest najlepsze w takiej sytuacji. Powoduje ona skurcze systemów naczyniowego, nerwowego i mięśniowego i w ten sposób wyrzuca nadmiar wody. Występuje wtedy obfite pocenie się, po którym następują dreszcze. Widzimy więc, jak matka natura dosłownie wyrzyma wodę z krwi, kiedy następuje niedobór siarczanu sodu, który z łatwością wyeliminowałby nadmiar wody z organizmu. Także tutaj mamy jeden prosty przykład, dlaczego warto te sole mineralne uzupełniać. I teraz drugi przykład, to już jest taki bardziej ogólny i odnosi się do definicji słowa przeziębienie. I teraz czytam definicję, jaka jest zapisana w książce. Jedną z przyczyn obsesyjnego lęku wśród ludzi jest pospolite przeziębienie. Rzekomy zarazek lub mikrob, którego naukowcy bezskutecznie i na próżno poszukują przez długi czas. Oczywiście nigdy go nie znajdą, ponieważ on nie istnieje. Przeziębienie jest procesem wewnętrznego oczyszczania, poprzez który matka natura pozbywa się wszelkiego zaakumulowanego, zastałego, nieużytecznego materiału, jak śluz, flegma czy niefunkcjonalna albumina. I tutaj w tym przypadku akurat takim chirurgiczną solą mineralną jest sól, która odpowiada znaku zodiakowi strzelca. To jest krzemionka. Jest ona analogicznie uformowana w kształcie, tak jak końcówka strzały, czyli ma formę piramidalną. I to jest tak zwany chirurg, który właśnie pomaga pozbyć się zastałego śluzu z organizmu, torując drogę właśnie temu budulcowi, który został zużyty, a który dalej zalega wewnątrz ludzkiego ciała. Czyli pomaga jakby dbać o wewnętrzną higienę. Także tutaj jest kolejny przykład na to, dlaczego warto krzem. Znaczy, bo krzemionka, masz na myśli dwutlenek krzemu czy krzem? Mam na myśli to, że istnieją różne nazwy, ale w książce jest wyjaśnione dokładnie, jaka nazwa obowiązuje właśnie w tych solach mineralnych i do której nazwy warto się odwoływać, która jest oryginalna. Dobrze, teraz jeszcze taką swoją uwagę dorzucę do tego, co powiedziałeś o Jezusie i Chrystusie. Jezus, powiedziałeś, że to ma w znaczeniu ryba, no zapoczątkował epokę ryb, tą kosmiczną epokę ryb. Natomiast Chrystus, Christopher, czyli Krzysztof, nie? Wiemy, że Krzysztof to jest ten, który przeniósł Jezusa, tak według tej legendy. No po angielsku Christopher, ferry to jest prom, czyli nosić coś, przemieszczać. A pierwotnie to był człowiek, który nosił olej, ponieważ w tych ogrodach, gdzie oliwki były, tam później wyciskano w olejarniach olej, no i to był po prostu zawód człowieka, który zajmował się noszeniem oleju, czyli był tragarzem. Wspaniale, że to powiedziałeś, bo to dokładnie pokrywa się właśnie z definicją słowa Chrystus. Tak. A ja jeszcze chciałbym jedną definicję podać, jeżeli mogę. I tutaj bym chciał przytoczyć definicję, jeżeli już mówimy o oleju, właśnie słowa olej. Czym jest właśnie tak zwany olej? Tutaj jest, znowu cytuję, tak jak jest zapisane w książce. Jezus, czyli nowy człowiek w człowieku, staje się Chrystusem, inaczej Jezusem ochrzczonym, po angielsku Jesus Christ. Czyli tutaj właśnie trzeba znać znaczenie tych angielskich wyrazów. Znaczy namaszczony, greccy uczynili... też, namaszczony też, bo
To będzie równoznaczne, tak, dokładnie. Związane z olejem to jest. Tak. Greccy uczeni nie interpretują słowa Christos jako osoby, lecz jako rzecz. Christ oznacza namaszczony, dokładnie tak jak przed chwilą powiedziałeś, pomazany, naoliwiony i jego dosłownym tłumaczeniem jest olej. Gdyby tłumaczący Biblię nie interpretowali rzeczy jako osób albo części ciała jako miejsc geograficznych, nie nastąpiłoby trwające od wieków wypaczenie religii. Biblia jest masą naukowych faktów odnoszących się do, zarówno do ciała człowieka, jak i do wszechświata. I tutaj będę jeszcze odrobinkę kontynuował. Olej używany jest w procesie spalania. Musimy pamiętać, że jakość oleju w każdym człowieku jest inna. Podobnie jak różne gatunki oleju znajdują się w ziemi. Najbardziej wyrafinowany olej w ludzkim ciele znajduje się w kanałach kręgowych. Lecz nawet ten olej nie osiągnął takiego stopnia czystości, aby stał się on z natury prawdziwie chrystusowym. Lampa znajdująca się w mózgu, o której opowiadałem na początku, nie stanie się duchowo oświetlona aż do momentu, gdy olej rdzeniowy nie będzie wystarczająco oczyszczony i wysubtelniony. Olej w ludzkim ciele jest zarówno paliwem, jak i rozpuszczalnikiem, smarowidłem oraz środkiem czyszczącym. Dokładnie takie samo zastosowanie posiada w maszynerii i w urządzeniach mechanicznych. Od dawna znane są właściwości oleju neutralizujące truciznę. Ludzkie ciało w podeszłym wieku zawiera bardzo mało oleju i dlatego robi się zeschnięte i zwiotczałe. Skóra, włosy, przewód pokarmowy, kości, ludzkie ciało nieustannie wymagają odpowiedniej ilości oleju. Płyn wytwarzany przez gruczoł limfatyczny musi mieć wystarczającą ilość oleju. Gdy olej jest w płynie obecny, nadaje mu on piękny, opalowy kolor. I tutaj kolejną solą mineralną, która właśnie zajmuje się produkcją oleju. Tutaj, żebym się nie pomylił, to jest do zweryfikowania, ale to będzie sól mineralna, która odpowiada znaku zodiakowi Panny. Także tutaj proszę się już odwołać do treści książki. Tak, i to, co mówisz, jest też spójne, jeśli chodzi o to krążenie oleju, spójne z wszelkimi praktykami jogicznymi, chociażby w hatha jodze są różne asany, które powodują przybieranie różnych pozycji ciała, odpowiednie ruchy, gdzie krążenie w organizmie jest właściwe i wszystko jest odżywione, wszystkie organy są odżywione dzięki temu, przez co również jest jasność umysłu, zdrowie, elastyczność. Znany jest taki polski jogin, on już chyba nie żyje, on bardzo już staruszkiem był, w każdym razie do końca życia był bardzo elastyczny. Z tego co pamiętam, w latach 60. jakieś choroby miał i on chyba Górski się nazywał, jakoś tak. W latach 60. zaczął ćwiczyć hatha jogę i staruszkiem był i cały czas różne, nie wiem, szpagaty, inne rzeczy robił już do późnej starości. Po prostu był zdrowo umarł chyba, z tego co pamiętam. Tutaj skoro nawiązałeś o elastyczności umysłu, to chciałbym nawiązać akurat do soli mineralnej, która pomaga tą elastyczność umysłu zachować. Tą solą mineralną jest tutaj znowu, przepraszam, fluorek, ale tym razem wapnia. I ta kombinacja myślę, że jest znowu akurat bezpieczna. Nie trzeba się martwić, że to jest fluor. Tylko po prostu jest potrzebna ta kombinacja, aby otrzymać bardzo elastyczną substancję, jaką właśnie jest ta sól mineralna. Czyli ta sól jest składnikiem budulcowym zębów na przykład, czyli to jest ten budulec emalia, który jest właśnie składnikiem budowy zębów, ale jest on bardzo elastyczny i tak samo właśnie odpowiada za elastyczność umysłową. Czyli jeżeli ktoś staje się zapominalski, to przyczyną będzie brak właśnie tej soli mineralnej, czyli fluorka wapnia. Super, dobra. Coś na zakończenie, bo przeszliśmy przez wszystkie zagadnienia. Przede wszystkim chciałbym, żeby każdy w sobie odnalazł moc uzdrawiania i żeby pomagał naturze robić to, co natura robi najlepiej. I ja również pozdrawiam wszystkich serdecznie, bo w słowie pozdrawiam jest pozdrawianie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.